Witam Was serdecznie. Jesteśmy pod sądem rejonowym w Pruszkowie, gdzie ponad 3 godziny zeznawał Andrzej P. pseudonim Nos. O, tak, witam Was. Witam Was jeszcze raz serdecznie. Jesteśmy pod sądem rejonowym w Pruszkowie, gdzie dzisiaj zeznawał Andrzej P., znany jako Nos, były groźny przestępca w zarządzie Grupy Ożarowskiej, obecnie od jakiegoś czasu konfident. Z jego zeznań siedzi bardzo wiele ludzi. Byłem obecny jako prezes Fundacji Pomożecie Pomożemy na sali sądowej. Słyszałem, co ten typ mówi, analizowałem pewne sprawy, zapisywałem, włączamy się tu w sprawę. Sprawa jest dość nietypowa. On ma wiele spraw po Polsce, jest brany. Dzisiaj akurat zeznawał w Pruszkowie. Przyjechał tutaj pod asystą policji. Był doprowadzony. No i co? I mogę Wam powiedzieć, że wkrótce pokażę różne rzeczy. Że to też jest kolejna 60, która kłamie. Jest uzgodniony tutaj z pewnymi braćmi. Powiem o pewnych braciach tutaj, którzy też poszli na współpracę z policją. On podtrzymuje ich zeznania, dodaje parę rzeczy, dorzuca. Tutaj są zupełnie inne zarzuty ktoś ma. On dorzuca na przykład tam sobie lekko 20 kilo, że komuś tam ktoś słyszał, że on od niego kupił, czy tam od tych innych ludzi. Tak to wygląda, moi drodzy, niestety, więc mówię, pomówienia są groźne, a ten Nos, mówię, jest to były przestępca bardzo groźny. Tutaj też chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz, bo to już jest udokumentowane. On poszedł na współpracę już parę ładnych lat temu, a został złapany w 2017 roku. Była głośna sprawa odbicia więźnia ze szpitala. I ten Nos prowadził taksówkę, którą ten więzień uciekł z tego szpitala. I nie ma za to zarzutów. Tak więc widzicie, jak to, znaczy ma zarzuty, ale siedzi za inne zupełnie sprawy, więc jak widzicie, jak prokuratura, sąd i policja ochrania swoich konfidentów, że oni nadal popełniają przestępstwa, a są chronieni. Tak to, moi drodzy, wygląda. No i co? Dzisiaj cały troszeczkę zmęczony jestem, bo wstałem o godzinie 8, musiałem się przebić z Warszawy do Pruszkowa i sprawa zaczęła się o 10.30, a skończyła się po 15.00. Ale mówię, wkrótce więcej na temat tego całego Nosa Wam powiem. Jak to się mówi, tutaj rola typowa jest od gangstera do frajera. Ten typ dla mnie jest całkowicie niewiarygodny. Adwokaci go zapali dzisiaj na paru kłamstwach. Więc jeśli kiedyś mówił prawdę, a potem po latach mówi co innego, to jaką tą prawdę mówi, jak te zeznania się jego nie trzymają kupy w różnych sprawach. No i to tyle. Pozdrawiam Was spod sądu rejonowego w Pruszkowie. Następna sprawa wyznaczona dopiero na styczeń, bo są powołani nowi świadkowie. My też, mam nadzieję, dopilnujemy, żeby przyszli odpowiedni świadkowie, też przedstawimy dokumenty, mamy troszeczkę czasu, żeby się przygotować i mam nadzieję, że tutaj będą uniewinnienia w tej sprawie, którą się zajmujemy. I tyle. Pozdrawiam Was, miłego dnia, trzymajcie się. Stop pomówieniom.